W poprzednich odcinkach opowiadaliśmy o sadzeniu, przechowywaniu nasion czy funkcji grzybów w lesie. Jednak równie ważna jest kwestia ochrony. O ile większość z nas wie, na czym polega ochrona przyrody w lesie, o tyle kwestia działania służby leśnej nie jest wszystkim znana. W skład Lasów Państwowych wchodzi 430 nadleśnictw. Na terenie każdego funkcjonuje Straż Leśna. Dba o bezpieczeństwo i strzeże mienia leśnego. Straż Leśna to państwowa formacja uzbrojona w strukturach Lasów Państwowych, która zajmuje się zwalczaniem czterech głównych kategorii szkodnictwa leśnego. Są to m.in. bezprawne korzystanie z lasu, kradzieże drewna, kradzież zniszczenia mienia oraz kłusownictwo. Straż Leśna została powołana, żeby przeciwdziałać szkodnictwu leśnemu. Z użyciem nowoczesnych sprzętów tropią sprawców przestępstw i wykroczeń w lesie. W tej chwili znajdujemy się na szczelnicy Polskiego Związku Łowieckiego w Opolu. Jesteśmy na treningu doskonalącym strażników leśnych w strzelaniu z broni służbowej. Staramy się przynajmniej raz na kwartał takowe szkolenie organizować w celu wyrobienia pewnych automatyzmów, bezpieczeństwa, no i też nauki albo doskonalenia nauki obsługi z bronią strażników. Strażnik ma prawo posługiwać się bronią palną, bronią krótką, bronią długą, a także środkami przymusu bezpośredniego jak pałka służbowa, kajdanki, miotacz gazu. Kolejnym z problemów jest zaśmiecanie lasu. Wybierając się do lasu na wycieczkę pieszą czy rowerową, oczekujemy, że będzie to czas relaksu i wypoczynku. Ale niekiedy wyprawy te mogą uprzykrzyć piętrzące się między drzewami stosy śmieci. Las nie zaśmieca się sam. Jest to działanie człowieka, który doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że jest to działanie nielegalne. Zaśmiecanie lasu jest wykroczeniem, za które grozi kara grzywny od 20 zł do nawet 5 tysięcy zł. Takie zachowanie ma również fatalne skutki dla środowiska. Powszechnie wiadomo, że czas rozkładu, na przykład tworzyw sztucznych, wynosi nawet 1000 lat. Jeżeli osoba taka zostanie złapana na gorącym uczynku przez nas, to prowadzimy wszystkie czynności kolejno, jakie trzeba wykonać. Natomiast jeżeli osoba taka zostanie gdzieś utrwalona na zdjęciu z fotopułapki, to staramy się ustalić w tym momencie, kto to jest. Jeżeli ta osoba poruszała się jakimkolwiek pojazdem, to wiadomo, że po numerach rejestracyjnych pojazdu dochodzimy do właściciela i w ten sposób dochodzimy do sprawcy wykroczenia. Znaczącym problemem jest wjazd do lasu pojazdem silnikowym w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Wjeżdżamy do lasu tylko tam, gdzie stoi znak, że można poruszać się samochodami. Jeżeli nie ma żadnego znaku, oznacza to zakaz wjazdu. Wielkim problemem są również wielbiciele quadów, crossów czy pojazdów offroadowych, którzy nie dość, że wjeżdżają do lasu, to często jeżdżą po terenach objętych ochroną, niszcząc na przykład młode sadzonki. Najbardziej powszechnym wykroczeniem, które powtarza się w lasach państwowych, to oczywiście wjazd pojazdów silnikowych, czyli artykuł 161 kodeksu wykroczeń. Tych wykroczeń mamy zdecydowanie najwięcej. Zgodnie z zapisami ustawy o lasach, jeżeli droga wjedzie do lasu i nie ma na niej kierunkowskazu, który informuje o tym, że prowadzi do jakiejś miejscowości, jakiegoś punktu turystycznego, miejsca szczególnego, to należy traktować ją jako drogę leśną, na którą zgodnie z ustawą wjeżdżać nie można. Sam wjazd do lasu jest wykroczeniem bezskutkowym, jeżeli chodzi tylko o sam wjazd. Natomiast coraz częściej zdarzają się przypadki, że łamiący te zakazy poruszają się między innymi takimi pojazdami, jakimi stoi za moimi plecami, czyli użytkownicy pojazdów typu quad, cross, enduro, a także kierujący pojazdami typu offroad. Niestety poruszający się takimi pojazdami wybierają raczej te ścieżki mniej dostępne, często takie, które są chronione w sposób szczególny. Są chronione w ramach obszarów Natura 2000, specjalnych obszarów ochrony siedlisk, jako użytki ekologiczne. Niestety tych przypadków jest coraz więcej, a dlatego my musimy być wyposażani w specjalistyczny sprzęt, którym możemy tego typu wykroczenia ścigać. Taki sprzęt jak stoi chociażby za moimi plecami, czyli pojazd typu quad z napędem na 4 koła, pozwala na dużo więcej niż poruszanie się zwykłym pojazdem, samochodem osobowym czy terenowym. Strażnikom w pracy pomagają rejestratory wideo, tak zwane fotopułapki, które wykorzystuje się na przykład do pomocy w odnalezieniu sprawcy. Łamiący prawo, którzy kradną drewno lub niszczą mienie, nie są świadomi, że ich czyn został nagrany. Fotopułapkę się wiesza, dobrze ją maskując. W takich miejscach newralgicznych, gdzie spodziewamy się jakichś wykroczeń lub przestępstw związanych z lasami. Dają bardzo dobre wyniki, ponieważ jest to sprzęt, który bym nazwał tak w cudzysłowie cierpliwy, prawda? Trudno w jednym miejscu byłoby
że tak powiem, prowadzić działania z pułapką przez 20-30 dni i miałyby to tylko wykonać osoby w postaci strażnika leśnego, bo to jest dzień i noc, a skuteczność, powiem tak, że jest naprawdę wysoka. Prowadzimy taką ewidencję zgłoszeń szkód leśnych i są lata na przeciągu, powiedzmy, 10 lat, że w tej ewidencji 30-40% to są sprawy, które zostały wykryte i ujawnione dzięki fotopułapkom. Udaje się ująć nie tylko osoby popełniające wykroczenie, bo bardziej nam zależy na ujęciu osób, które popełniają przestępstwa, bo to są już grubsze rzeczy, większe kradzieże drewna, czy powiedzmy zaśmiecanie lasu dużą ilością odpadów niebezpiecznych. W niektórych okolicach wciąż pojawia się problem z nielegalnym polowaniem, tak zwanym kłusownictwem. Leśnicy co roku likwidują sprzęt używany przez kłusowników, między innymi wnyki, które powodują, że złapane w nie zwierzę umiera w strasznych męczarniach. Kłusownicy często są też uzbrojeni, dlatego Straż Leśna posiada specjalne wyposażenie, środki przymusu bezpośredniego oraz broń palną. Dużym problemem od lat, który trapi, jest problem rozjeżdżania terenów leśnych przez pojazdy terenowe, zwłaszcza kłusy, zwłaszcza kłady. Ten proceder stręcza nam sporo problemów. Problem ostatni, o który się troszeczkę warstwił, są też kradzieże drewna. Jest ich więcej niż notowaliśmy w ostatnich latach. W naszym tutaj rejonie kłusownictwo jest może mniejszym problemem. Są rejony kraju, gdzie kłusownictwo jest problemem większym. Natomiast w niektórych nadleśnictwach naszej dyrekcji borykamy się znowu z nielegalnym pozyskaniem stroiszu jodłowego. Mamy część takich nadleśnic, gdzie tych drzewostanów jodłowych jest sporo. No i są takie wyspecjalizowane grupy, szajki, można powiedzieć, które trudnią się, czerpią z tego spory, potężny zysk. Staramy się przeciwdziałać i walczyć z tym zjawiskiem, natomiast no, nie jest to łatwe. Pewnie z uwagi na fakt, że to jest dość utratny interes. To tylko część obowiązków pracownika Straży Leśnej. Ich praca przyczynia się do bezpieczeństwa przyrody oraz ludzi, którzy korzystają z lasu. Strażnik leśny najlepiej zna swój teren, który codziennie patroluje w poszukiwaniu nieodpowiednich zachowań. Straż Leśna jest uprawniona do wystawiania mandatów lub kierowania cięższych przypadków łamania prawa na drogę sądową. Jednak większość strażników, jeżeli sytuacja nie jest poważnie zagrażająca przyrodzie, decyduje się na pouczenie i budowanie świadomości o zagrożeniach płynących z niepoprawnego użytkowania lasu. Czytała Karolina Morkisz.